krzyczeliście i krzyczeliście niczym jakiś wróg ninjago, jak dostaniesz shurikenem, tak krzyczeliście mocno, WTF klot, zrecenzuj kiedyś klocki PRCK, że niby dobre. No to dostałem od jednego z fana klocki PRCK, więc czas je dzisiaj przetestować. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany i fany chińskich klocków i fany ninjago w kolejnym odcinku na moim kanale. Powerful New Upgraded Version, no czyli powinno być bardzo dobrze. 4 Building Block Series, czyli co, że 4 plus czy 4 budowane klocki są w środku? Nie wiem, ale numer 61008 zapewne jest fikcją totalną, pewnie fikcją nie jest 85 klocków, ale zaraz się o tym przekonamy. Jay siedzi za sterami tego mecha, nawiązuje on mocno do innych mechów, aczkolwiek takie były bardziej na moim bazowym kanale. Zapraszam was, jeżeli nie znacie mnie w ogóle z bazowego kanału. Tutaj mam jeszcze inne rzeczy. No ten smok, no nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czemu tak do mnie piszecie, recenzuj to, bo dla mnie z zewnątrz to nie wygląda za fantastycznie. Mogę się mylić, bo już nie raz się oczywiście na tym kanale myliłem i ten kanał właściwie jest od tego, by się mylić i by weryfikować to, czy się mylę, czy się nie mylę, moi drodzy. I wy byście mieli łatwiej w przyszłości znajdować klocki, które was będą interesowały, które będą dobre, a nie źli znajdować tylko te złe. Dlatego zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie i nie przegapicie wtedy przyszłych rad w przyszłości. Co to w ogóle za napisy są tu? Co? Że 15 zł? Może jakby ktoś chciał otworzyć w Chińczyku paczkę i nie wiem, coś tam wynieść na nielegalu. Instrukcja jakby taka znana, no klasyka, by chciałoby się rzec tego, co mamy w opakowaniach chińskich. Instrukcja jakby, no niezbyt. Bardzo to wszystko małe. Dodatkowo z drugiej strony zostało upchnięte drugie coś. Chyba, no nie, no na pewno to nie jest alternatywa do tego. To na stówę nie. Więc, no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się takie oszczędalnictwo. To już wam mówię na starcie. No bo wolałbym, instrukcja była po prostu większa, czytelniejsza, a tym samym przystępniejsza po prostu. Szczególnie dla takich małych klockofanów szukających oszczędności, jak i wy. Łańcuch jest już czymś, co mnie, kurczę, denerwuje na starcie, bo on jest wyłamywany. Kiedy takie coś przerabiałem i ja to wolę odrzucić na bok, niż się tutaj denerwować dzisiaj po stokroć. Bo jeżeli klocki są dobre, to po co się denerwować łańcuchem? Jeżeli są złe, to po co dokładać sobie nerwy? Moi drodzy, jakość. Na pierwszy rzut oka, w sensie, no... No okej, biały jest biały, brak napisu na studach, minifigurka ma, jeżeli się nie mylę, luźne rączki, tak mi się wydawało na starcie już i się nie myliłem. Nóżki, znaczy powiedziałem właśnie dlatego, że nóżki były luźne, więc zazwyczaj to idzie ze sobą w parze. Jedno jest pewne, jeżeli nogi są nie okej, to z rękami też zazwyczaj jest coś nie okej. A sam Jay, jeżeli już weszliśmy na rymy, wygląda tak oto, bardzo, bardzo mocno skopiowany z Lego, więc mówimy tu raczej o podróbce niż o alternatywie, chociaż sam zestaw bardziej faktycznie jest alternatywowy. Chociaż jakieś mikrozmianki tu są, chociaż to zdecydowanie chyba jest jakby... Nie, no nie jest źle, moi drodzy. Jeżeli chodzi o wygląd, czyli na półkę możemy postawić i nawet by się nasz znajomy mógł nie kapnąć, że ma do czynienia z podróbką. Nie no, serio, tak wyglądowo to tak. Tu troszkę się spójrzcie, różni chyba RTO. Z Lego nigdy tak się nie przyglądałem, ale raczej nie jest dokładnie tak to wyglądające. No i cóż, czas złożyć sobie ten zestawik i zaraz się tu wszystko okaże. Jeszcze mnie ciekawi jeden element, który tu gdzieś powinien być, ale go teraz nie widzę, więc być może porozmawiamy sobie o nim przy okazji już omawiania samego zestawu. Dobra, ja buduję.
No i moi drodzy, namawialiście mnie do tych PRCK co najmniej, jakby to był jakiś mesjasz klocków. No ja muszę powiedzieć tak, mesjasz to nie jest, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Nie obyło się, w ogóle wybaczcie, przerwało w pewnym momencie niestety mi nagrywanie, padałem bateria, ale większość speedbuildów widzieliście, nie obyło się bez kłopotów trochę z instrukcją. Faktycznie dwa błędy tu zrobiłem, największy miałem na samym początku rozróżnić, jaki to jest klocek, wydawało się, że jest taki jak w Lego. No niestety nie jest, więc gdyby to miało instrukcję porządną na dwie strony, byłoby zdecydowanie jeszcze jedno oczko więcej, czyli wiecie, że już fula nie ma. Poza tym, jakby ciężko móc cokolwiek zarzucić, bo tak, budowało się to naprawdę przyjemnie, nawet ciut lżej niż Lego. Przy czym nie rozpada nam się to w rękach, jest to naprawdę solidne. Pewnie moglibyśmy tym rzucać i nic nie odpadnie, no proszę. Dziękuję ci, klocku, że niszczysz sobie sam własną dobrze wyrobioną reputację. Nie, no oczywiście to wiadomo, no nawet z Lego by takie rzeczy odpadały. Tak średnio mam się tu czego czepić, tak jak mówię, budowało się to fajnie, te klocki się trzymają całkiem solidnie, o widzicie, te stawy kulkowe nie są jakieś zbyt rozluźnione, w sensie no pracują zupełnie jak Lego, o widzicie jakie pozy on może przyjąć. Kolor jest poprawny, jest jak najbardziej okej, ten złoty mógłby trochę bardziej się mienić, ale pewnie zaraz by takie dziwne rzeczy jak Lego załapało. Najbardziej doczepiłbym się tutaj tego, że ta figurka, gdy ją tu wsadzimy, tak naprawdę łokcie się tu nie mieszczą i zahacza o ten klocek, przez co ten klocek może on tu jakoś w łatwy sposób odpaść, chociaż trzyma się solidnie. Albo te łapy się nie mieszają i figurka po prostu jakby nie do końca pasuje. Jest to więc jednak bardziej błąd konstrukcyjny, błąd samego pomysłu, niż złej jakości technicznej tych klocków. Sama konstrukcja również, nazwałem ją w porządku podróbką ze względu na chamską podróbkę Jaya, ale poza tym gra to jak najbardziej okej. Okay. Ma odmienną kolorystykę, nie jest takie niebieskie stricte Jayowe, jest czarno-białe, yin-yang trochę. Oczywiście klocki są stricte żynką, nie ma tu ani jednego uniwersalnego dla tej firmy klocka, ale jest to już częste. To też na szczęście jest nadruk, a nie naklejka, co też pochwalę. No i tak jak mówię, powiem szczerze, jest to zabawka, którą naprawdę można by się pobawić. Jeżeli faktycznie te 15 zł na tamtym worku to była cena, to jak najbardziej legitnie. Można. Można się tym bawić, nie rozpadnie nam się to w rękach, nie będziemy się frustrować, że to co chwilę nam się coś tu rozkleja, rozpada, trzeba montować od nowa. Jakość jest solidna, kolorystyka dobra, nadruki w miarę i na hipku, i na klocku też. No po prostu mieliście, słuchajcie, rację. PRCK jest dobrą firmą. Jeżeli ją gdzieś zobaczę, zdecydowanie będę jej się dalej przyglądał. Tych klocków nie musicie się bać. Jeżeli taka cena jest, jaka jest, to nie musicie się ich bać. A i zdecydowanie nawet te 20, 25 niech stracę, byłbym w stanie dać. No przy tym 25 to już powoli Lego byśmy w tej cenie załapali. Jest naprawdę, moi drodzy, okej. No, PRCK, z chęcią mi się przyjrzę, jeżeli jeszcze kiedyś zobaczę, by to zweryfikować. Natomiast tak jak mówię, tutaj na dzień dzisiejszy tych wad nie ma za wiele, szczególnie jeżeli chodzi o jakość klocka, jego nadruk, jego po prostu budowanie, montowanie i to, że się trzymają kupy i nie rozklejają. Największym minusem dla mnie jest instrukcja tutaj. Przede wszystkim i jakieś mikrowatki, ale myślę, że to są watki, które bardziej mi przeszkadzają. No, myślę, że solidną dziewiątkę ta firma zasłużyła. Gdyby, kurczę, może 8+. Gdyby instrukcja była lepsza, może by nie było 9+, ale mocna dziewiątka. Tak to jest minimalnie naciągana ta dziewiąteczka. Może ta dziewiąteczka się utwardzi, jeżeli kupię kolejne PRCK i też będą tak dobre. Niemniej, wiecie, no ocena bardzo zbliżona do najwyższej. Świadczy, że mamy do czynienia naprawdę z dobrymi klockami. Więc jeżeli szukacie dobrej alternatywy dla Lego, stosunkowo tańszej, tych klocków bać się nie musicie. Nie musicie też bać się kliknięcia w subskrypcję, więc do it! Jak to mówił Palpatine, moi drodzy, i mam nadzieję, widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach na tym kanale, szukając dalej i dobrych, i złych klocków. Zobaczymy, na co trafimy kolejnym razem. Bye!